Nieustępliwość jest cechą wojowników, którzy chcą wygrać za wszelką cenę, ale ci dwaj, wbrew wcześniejszej logice, walczą tak, jakby przy okazji nie mieli nic do stracenia. Dziwne, bo jeden z nich może na jakiś czas stracić szansę walki o pas. Nigdy nie byłem tak zmęczony po walce, jak po walce z Marcinem. Brat mi podstawił krzesło pod prysznic. Ciężko mi było stać na nogach. No i jak ta woda na mnie leciała, to musiałem zwymiotować. No pierwszy raz tak miałem. Taka walka na typowe wyniszczenie. No ogólnie plan na walkę był troszkę inny. Byłem w narożniku podczas tej walki i też widziałem to wszystko z bliska. No ale trener powiedział, jak go trafisz, no to idziesz za ciosem i trzeba się napierdalać, jak to się mówi. No i trafiłem Marcina, wleciałem w niego i zaczęła się wymiana. Czarek pokazał w tej walce, że no jest mocnym takim czołgiem, bije, idzie przed siebie i trzeba na to przede wszystkim uważać. Jest takim typowym fizolem. Niezapomniany bój, niesamowite emocje, to co się działo w mojej głowie, to nawet nie możecie sobie tego wyobrazić. Zemszczę się za Marcina i ręka łódzkiej ośmiornicy będzie w górze. Pokonałem jego trzech klubowych kolegów z maty, no i chcę pomścić tych kolegów. No i nie uda mu się. Uważam, że Czarek jest bardzo mocnym zawodnikiem, też niedocenianym w Polsce. To jest naprawdę czołówka. Na pewno jest nieprzewidywalny i on w każdej walce też potrafi zaskoczyć. W każdej płaszczyźnie mogę czuć się zagrożony. Moją grą będzie przede wszystkim moja duża szybkość i nieprzewidywalność. Generalnie moi sparring partnerzy są tacy, że nie ma przebacz, tak? Po prostu lejemy się do odciny. Tak to wygląda, że czasami te przygotowania są gorsze niż walka. Pawlak jest niepokonany od 2018 roku i jeszcze nigdy nie przegrał przed czasem. Kęsik to współautor jednego z najlepszych pojedynków 2021 roku i tylko raz w całej swojej karierze musiał czekać na werdykt sędziów. To będzie starcie na szczycie wagi średniej. Walczę też dzięki swojemu synkowi, który złapałem taką motywację, żeby coś zostawić po sobie, tak, że będzie mówił, kurde, mój tata jednak był fajnym gościem, ciężko trenował, pokazywał serducho i charakter w klatce, nigdy się nie poddał. Przede wszystkim dla Kubusia chcę zostawić taki wzór do naśladowania. Jak pokonam Pawlaka, za zakrętem czekają same legendy. Już wtedy jest Michał Materla, Mamet. Mam nadzieję, że skradniemy show tej nocy i to będzie walka wieczoru. Jeśli wygram, a wygram na pewno, lecimy dalej i wyzywamy następną osobę, która jest wyżej w rankingach. Czarek, pokonałeś trzech moich klubowych kolegów, ale teraz zmierzysz się z najmocniejszą ośmiornicą z łódzkiego Oktopusa. Także do zobaczenia, widzimy się niedługo. Pawlak jest nieustępliwy, w tej walce może dziać się jeszcze więcej, dużo więcej emocji, dużo więcej krwi. No i tamtą walkę wygrałem, tą walkę też wygram. Jako żołnierz chciałbym coś jeszcze wam powiedzieć. Gdyby pół roku temu ktoś mi powiedział, że zostanę zmobilizowany i wysłany na wojnę, nigdy bym w to nie uwierzył. Teraz jest to wszystko możliwe. Dlatego cenicie pokój, bo pokój jest bardzo ważny.